Przed ostatnim meczem już mi powiedziałem, że już nie chcę być na drugim miejscu. Chcę być na pierwszym i też chcę tam zostać. W swojej pracy wielokrotnie zmieniałem ustawienia i to jest tylko jakaś droga. Oczywiście te nagrody indywidualne są oczywiście ważne, no bo nie będziemy oszukiwać. Ja lubię się trochę wyróżniać od reszty sztabu, odróżniać. Jest z nami trener miesiąca października Fortuna pierwszej ligi Wojciech Łobudziński. Witamy trenerze i gratulujemy. Dzięki. Trenerze, no musimy parę słów zamienić i chcielibyśmy też zamienić na temat tego, co się działo w ostatnich miesiącach, a szczególnie właśnie w tym październiku, żeby trener trochę zdradził rąbka tajemnicy, jak to się robi. Zacząłbym od tego, że patrząc na daty 6 października traciliście do liderującej Odry Opole 9 punktów. 12 listopada, czyli zaledwie miesiąc później, kilka dni, macie nad tąże Odrą 2 punkty przewagi. Spodziewał się pan, że to się tak wszystko szybko potoczy? No, czy się spodziewałem? Trochę tak, bo tak jak mówiłem na konferencjach z początku sezonu, że liczę na serię, bo seriami się obejmuje prowadzenie w tabeli, czy się wygrywa, robi się przewagę. Oczywiście to jest piłka nożna i nigdy nie wiadomo do końca, co się wydarzy, ale dalej wierzę, że ta seria może trwać i to nie jest tak, że coś już się dokonało. Wydaje mi się, że na tyle jesteśmy dobrze przygotowani, że jesteśmy w stanie podtrzymać to i kontynuować. Pan nawiązuje właśnie do tej pewnie jednej z wypowiedzi, ale to była jedna taka specyficzna właśnie we wrześniu, kiedy mieliście dwie porażki. Pod koniec sierpnia z Wisłą, ta bardzo dotkliwa, i właśnie w Opolu z Odrą, i później przyszła ta seria, ale właśnie w tej przerwie reprezentacyjnej pan powiedział, że jesteście w stanie wygrywać seryjnie i będziecie mocni. Skąd w ogóle wtedy, kiedy jeszcze to nie było tak do uwierzenia, brał pan tę wiarę w to? Z konsekwencji pracy, z potencjału drużyny, z tym też, że poznawałem tę drużynę coraz bardziej, że wiedziałem, na co mogę liczyć. Oczywiście to też się wiązało ze zmianą ustawienia, ale też nie do końca, bo ja w swojej pracy wielokrotnie zmieniałem ustawienia i to jest tylko jakaś droga do tego sukcesu, a tych kluczy, tych rozwiązań może być wiele. Czyli konsekwencja, mocna praca i to poznawanie drużyny, poznawanie piłkarzy, szukanie optymalnych pozycji dla wielu, to też ma znaczenie. I takiego szukania złotego środka. Właśnie mówił pan o zmianie ustawienia, to też jest przywoływane medialnie bardzo szeroko, że ta zmiana, przejście z trójki na czwórkę, nie dość, że przyniosła wyniki, efekty wymierne, to też w liczbach, czy w straconych i zdobytych golach ma to przełożenie. To był właśnie w Arce Gdynia ten klucz tej odmiany. Ja bym się nie chciał zamykać na jedno ustawienie, bo zresztą jak patrząc na statystykę, to my jesteśmy chyba najczęściej zmieniającą ustawienie drużyną w sezonie, bo to nie chodzi tylko o grę czwórką obrońców, tylko o ustawienie linii pomocy czy ataku. Na pewno jeszcze w tym sezonie zmienimy. No, przeciwnik się nas uczy, więc to też ma znaczenie. Nie chcemy być przewidywalni, bo jeżeli będziemy przewidywalni, no to nie będziemy zaskakiwać przeciwnika. Często też się szykujemy pod przeciwnika, czego nie ukrywałem, więc ta droga, tak jak mówię, jest trudna, ale też my chcemy być ten krok do przodu. Jesteśmy już praktycznie u skraju rundy jesiennej, czy można powiedzieć właśnie tej jesieni, bo jeszcze tych kilka spotkań zostało, czyli wielkimi krokami będziemy się też zbliżać do przygotowań do rundy wiosennej. Jak ważne dla pana filozofii jest przygotowywanie się na boiskach naturalnych, czyli no mówiąc krótko, w naszym tutaj klimacie poza krajem? No bardzo ważne. Rozmawiamy na ten temat. Mam nadzieję, że to się dokona. Oczywiście to są kwestie organizacyjne, na które wielkiego wpływu nie mam. Mam wpływ na sposób i na zaplanowanie przygotowań i w tych przygotowaniach oczywiście jest obóz zagraniczny, na którym bardzo mi zależy. No to jest kwestia jeszcze do dopracowania, to na pewno. No te przygotowania na pewno nie będą jak kiedyś. No one teraz trochę inaczej wyglądają. Ja staram się intensywność treningu trzymać cały rok, więc tu bardziej mi chodzi o to właśnie, żeby było dobre boisko i dobre warunki do pracy, niż o to, żeby biegać po górach, czy szczególnie tu po plaży na przykład. To kwestie sportowe, ale tak pozasportowo, życiowo, ma pan jakieś przesądy, z którymi idzie pan przez mecze? Bo skądinąd słyszeliśmy, że założył pan pewną bluzę i gdy zażarło, gdy zwycięstwa zaczęły przychodzić, to tylko w niej widzimy pana przy ławce trenerskiej. Nie, no bluza mi się po prostu spodobała. To nie jest tak, że ja lubię się trochę wyróżniać od reszty sztabu, odróżniać. Więc, a tutaj taka zasada była, że wszyscy wyglądaliśmy tak samo, więc po prostu przejrzałem ten dostępny asortyment i ta bluza po prostu wygląda fajnie i atrakcyjnie tak dla oka.
Tylko to, przesądny nie jestem w ogóle. Że na jednej z konferencji powiedział pan, że nikt wam nie zabroni marzyć. No to w takim razie o czym dzisiaj marzycie? Dzisiaj pod koniec, w połowie listopada. Czy jak byliśmy na drugim miejscu, na trzecim, najpierw to mówiłem chłopakom, że chcę wejść na drugie i tam zostać. A przed ostatnim meczem już im powiedziałem, że już nie chcę być na drugim miejscu. Chcę być na pierwszym i też chcę tam zostać. Przed meczem z Lechiem powiem im, że już teraz chcę tam zostać. Więc to jest... To są te marzenia, to są te cele. Tak to działa w piłce, że musisz do czegoś dążyć i dążymy do tego. Czyli trener miesiąca października i można powiedzieć, że jeżeli derby Trójmiasta długo wyczekiwane w Gdyni, zwycięskie derby Trójmiasta się ziszczą, to widzimy się również w listopadzie, bo ciężko będzie chyba znaleźć trenera, który z kompletem zwycięzcy przejdzie przez kolejny miesiąc. No i mamy jakiś cel kolejny. Oczywiście te nagrody indywidualne są oczywiście ważne, no bo nie będziemy oszukiwać i dlatego no, możemy się tak umówić. To dziękujemy jeszcze raz, gratulujemy, no i mam nadzieję do zobaczenia za miesiąc. Dzięki.